Poznańska, trener Lecha Długiego Poznań. Panie trenerze, proszę o ocenę tego spotkania. Absolutnie nie powinniśmy tego meczu przegrać. To jest moje takie na chłodno stwierdzenie, ale śmiem twierdzić, że w pierwszej połowie byliśmy zespołem lepszym od Wigier. Bardziej świadomym taktycznie, bardziej dojrzałym taktycznie. Wigry absolutnie nie wiedziały, jak nas, że tak powiem, ugryźć i jak strzelić bramkę, jak dojść do sytuacji, tylko dłuższe podania za linię obrony na trzech napastników, które nie przynosiły absolutnie efektu. My mamy kapitalną sytuację w 43 minucie Eryka Kryga praktycznie do pustej bramki 4 metrów, nie wykorzystujemy jej i drugą połowę gramy również podobnie. Wigry nic nie zmieniły, nawet zmiany, które gdzieś tutaj trener wprowadził, nie zmieniły stylu gry, aczkolwiek przeszli od razu na trójkę z tyłu, gdzie wiedzieliśmy, że tak będą grać, bo się po to przygotowaliśmy i ten mecz uważam, że gdyby się skończył remisem, to by był sprawiedliwy dla obu zespołów, natomiast ciężko mi zrozumieć tą naszą bramkę, ponieważ nie widziałem sytuacji w polu karnym, czy był karny, czy nie był karny, nie chcę na gorąco oceniać, ale tracimy bramkę po rzucie karnym, jeszcze też na dwa tempa, bo prawie tutaj Krzysiek obronił i szkoda, no bardzo szkoda, bardzo żałujemy, ponieważ uważam, że naprawdę byliśmy dzisiaj zespołem absolutnie tutaj nieodstającym od Wigier, które są na czwartym miejscu i które są zdecydowanie punktowo lepiej, zdecydowanie w miejscu tabeli stoją od nas i żałujemy, ponieważ te ostatnie mecze graliśmy bardzo dobrze, tak samo jak dzisiaj, ale no niestety brakło nam jakości z przodu, brakło nam wykończenia. Głupia bramka stracona po indywidualnym błędzie, podejrzewam, muszę to zobaczyć i przegrywamy mecz. W kontekście utrzymania te punkty są Wam szalenie potrzebne. Kolejna okazja, no już niebawem, najpierw daleka droga do domu, a później Motor Lublin. Każdy punkt jest na wagę złota, więc wiedzieliśmy, że nawet tutaj ten remis to będzie dobry wynik, bo ponieważ tutaj rzadko kto wygrywa i jak już przegrają Wigry u siebie, to następne mecze nie przegrywają i tak to jest w tej lidze. Przepchnąć tak jak dzisiaj Wigry i przepchnęli, że tak powiem, bo też można powiedzieć formą nie odstajemy i punktowo porównując te obie zespoły, to jesteśmy praktycznie na równi, no, oprócz dzisiejszego meczu, bo teraz są wyżej. Natomiast no, pracujemy, mamy motor teraz i absolutnie jestem przekonany, że jak będziemy pracować tak jak w ostatnich meczach pod kątem taktycznym i mentalnym, bo niestety pod kątem fizycznym przegrywamy w większości z tych spotkań, bo jesteśmy młodym zespołem i niestety nie potrafimy czasami walki nawiązać, to jeżeli tymi dwoma sposobami tutaj pokażemy taką dojrzałość, to jestem spokojny o następne punkty i utrzymanie. No jeszcze tak z czystej ciekawości zapytam, bo takie opinie przed tym meczem krążyły, czy Pan sięgnie po zasoby z Ekstraklasy, czy nie? Dlaczego? Nie możemy już, ponieważ limity nam zabraniają, są przepisy, więc tylko gramy swoimi zawodnikami do końca ligi. Dawid Szulczek tuż po wygranej z rezerwami poznańskiego Lecha 1-0. Jest wygrana, są 3 punkty. Jak Pan ocenia mecz? No przede wszystkim na pewno się cieszymy z tego, że zdobyliśmy 3 punkty. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby takie mecze potrafić przechylić szale na swoją korzyść. Na pewno też tym dodatkowym czynnikiem jest powrót kibiców na trybuny. Fajnie się gra przy dopingu. Wtedy, kiedy już te siły umykają, uchodzą, to ten kibic potrafi jeszcze wskrzesić takie dodatkowe pokłady. W tym sezonie wszystkie mecze, które graliśmy w Suwałkach z kibicami, wygraliśmy, więc podtrzymujemy tą passę. Jak dobrze pamiętam, wszystkie wygraliśmy z kibicami, więc podtrzymujemy tą passę. No i tak, przebieg meczu. Mieliśmy kontrolę, nieźle zaczęliśmy tą pierwszą połowę. Trochę niecelnych tych dośrodkowań, ale dużo razy ta piłka była wrzucana w pole karne. Jakiejś stuprocentowej sytuacji nie było. Lech miał jedną, oczywiście po wrzucie z autu. Mam nadzieję, że tak jak kiedyś naszym demonem były rzuty karne, tak teraz nie będą wrzuty z autu. I tak naprawdę poza dwoma takimi sytuacjami Lecha i kilkoma naszymi niebezpiecznymi dośrodkowaniami, ta pierwsza połowa nie przyniosła nic więcej, choć optyczną mieliśmy przewagę i tak chcieliśmy to przekuć na bramki w drugiej połowie. Brakowało mi takiej iskry dzisiaj w tej drugiej połowie, szczególnie do tego momentu, kiedy Kamil Adamek właśnie wywalczył rzut karny. I myślę, że te mecze ostatnie też miały na to wpływ, a dzisiaj trochę to wszystko znowu się wyrównało i tak to w tej piłce jest, że z Hutnikiem dostaliśmy w ostatniej akcji meczu, choć wcale nie zasługiwaliśmy na porażkę.
Z GKS-em pewnie wszyscy oglądali w telewizji i widzieli, że naprawdę graliśmy niezły mecz. Generalnie w dwie strony to było dobre spotkanie, ale po takim przebiegu meczu był duży niedosyt i taka frustracja. No i te trzy punkty dzisiaj cieszą, bo to są takie trzy punkty, że przed meczem z Polkowicami one jeszcze sprawią, że będzie zdecydowanie lepszy nastrój się jechać do Polkowic. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, ależ ciekawa końcówka się zapowiada. Do lidera jedziecie już pojutrze. Tak, no tak jest ułożony kalendarz, ale wiedzieliśmy o tym, że będzie trzeba grać co trzy dni. Motorycznie jesteśmy przygotowani w porządku, bo monitorujemy cały czas zawodników i też nie mamy jakichś większych problemów. Martwią takie drobne urazy, jak właśnie te urazy gdzieś tu pachwina, tu podkręcenie kostki. Dużo tych urazów się dzieje w takim momencie, kiedy z przeciwnikiem idziemy w kontakt i coś się tam zawsze delikatnie nadwyręży. Nie chcemy też zawodników, którzy mają jakieś drobne urazy, teraz można powiedzieć mocniej eksploatować, tylko staramy się ich oszczędzać. Tym bardziej, że oczywiście cały czas mamy szansę na awans bezpośredni, ale trzeba się liczyć z tym, że potrzebujemy wszystkich zdrowych na finał tego sezonu, czyli na baraże. Dziękuję i gratulacje. Dziękuję bardzo.